Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spotykamy się na zbiorniku, który już znacie. Ja się już rozłożyłem, wszystko prawie przygotowane. Jeszcze będę uzbrajał sobie jeden kijek, ale to po prostu będę sobie je zamieniał. Na razie startujemy bez wstępnego nęcenia. Fider klasyczny, jak widać. Białe robaki i może jakaś pinka. Nie wiem jak jej stan, bo wczoraj było tragicznie. Ale zobaczymy, być może będzie po prostu martwa, ale wtedy zrobię sobie inne łowisko, żeby sobie tego nie zepsuć, jeśli tam po prostu pojawi się ryba i zacznie to wszystko fajnie grać. Więc próbujemy w ten sposób. Oczywiście będę Wam meldował za każdym razem swoje postępy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wpadną jakieś rybki. Jest też kukurydza i jest też pomysł na nią, ale zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Godzina 5:00, startujemy. Trzymajcie kciuki, łapka w górę oczywiście pod filmem. Dla zasięgu, żeby więcej ludzi mogło obejrzeć ten film. Ja będę Wam bardzo wdzięczny, także lecimy. Także drugi kijek uzbrojony. Młynek Black Viper 850, a kijek Delfin Legia 2. Dajcie znać w komentarzach, jeśli mieliście już przyjemność z tym kijkiem. 360 do 80 gramów. Prawdopodobnie. Ja już zestaw też sobie uzbroiłem. Klasyk to będzie też również. Tylko z tym, że raczej będzie to zestaw helikopterowy. Zmieniłem sobie podpórkę. Popytałem tutaj panów, co ostatnio byli, co w ostatnim czasie przyjeżdżali. Mówiłem, że jest bardzo słabo. Ryba raczej nie chce współpracować. Ja miałem już pierwszego pika, z czego jestem zadowolony, ale nie udało się ryby złowić. Niestety, więc... Lecimy dalej, ja sobie za chwilę jeszcze przygotuję, mam coś jeszcze ze sobą, a są to pozostałości po prostu, to co udało mi się z zamrażarki wyciągnąć i leży od jakiegoś czasu, trzeba to po prostu wykorzystać, więc to też sobie przygotuję. No a na tą chwilę przerzucam zestaw, za chwilę sobie zanęcę kolejne miejsce, no i lecimy dalej. To drugie łowisko, zdecydowanie dalej tam gdzie widzę spławę ryb. Zanęcę sobie właśnie tą mieszanką, którą za chwilę przygotuję, czyli tą taką zbieraniną tego wszystkiego, co u mnie w zamrażarce, plus jakiś tam pelet na pewno był. I takim koszykiem sobie być może wrzucimy nawet 5 koszyków, znaczy koszyczków, no bo nie są one duże, 30 gramów prawdopodobnie, typu bullet, czyli taki troszeczkę do dystansu, żeby to jakoś leciało. Zestaw tutaj wygląda w ten sposób, agrafka, za chwilę też założę przypon. Nie tak powinno to wyglądać, ale taki zestaw znalazłem przed chwilą tutaj u siebie. Spróbuję to jakoś wykorzystać. Jeśli nie da rady, to po prostu zmienimy to. Powinienem też coś tam mieć w zanadrzu. Ale myślę, że powinno być dobrze. No kombinujemy, próbujemy i miejmy nadzieję, że będą fajne rezultaty. Także trzymajcie kciuki. Mieszanka już gotowa. Nie będę Was zanudzał, jest tu jakiś martwy robak nawet, z tego co widziałem. I chyba ziemia torfowa. Może nie wskazane na troszeczkę dalszą odległość, ale spróbujemy. Może całkiem fajnie się to sprawdzi oczywiście. Więc szykuję sobie. Tam przerzuciłem sobie kijek na ten krótszy dystans, czyli zaraz pod linią tych lilii. Niestety na tą chwilę nic. Jakieś 10 minut mija. To co wrzucę do wody, tego nie wyciągnę. Pamiętajcie, to jest złota zasada. Nigdy nie przesadzajmy. Dobra, myślę, że to na tą chwilę wystarczy. Założę sobie przypon. No i lecimy też z tym kijkiem.
kijek ochrzczony. Tak, na pewno jest coś. Siedzi jakaś mała rybka. Fajnie pokazane branie. Poradzimy sobie z nią bez problemu. Jest. Zaczynamy od malucha. Mamy to. Pierwsza rybka tego wyjazdu. Cyk. Mały leszczyk. Dzisiaj bez żadnej siatki nie będziemy tutaj szaleć, męczyć ryb. Różnie to bywa z tymi leszczami. No co, będę liczył na większe oczywiście, nie? Wezmę sobie inny ręcznik. Taki troszeczkę bardziej styrany już. I tego drugiego szkoda. Do śluzu. No i możemy lecieć z kolejnym rzucikiem. Na razie krótki przypom. Próbujemy. Ale prawdopodobnie się oczywiście wydłużę. Nie na tym kiju na razie. Ale na tym drugim zapewne się wydłuża. No bo bardzo słabo tam się dzieje póki co. Ale trafiłem w liścia. Tak jest. Mam nadzieję, że to nie kłopot. No dobra. Jest pierwsza. Półtora metra to jest maks. O, już po drugim zaczepie. No, dwa razy. Jakiś leszczyk, ale... No, same takie. Na razie ten sam kaliber. Przemyślenia po dłuższym czasie są takie, że na lewym kiju, czyli na tej dłuższej linii, którą mam, którą zanęciłem z tą mieszanką, mrożonką, tak prawdę mówiąc, i tym peletem, tutaj widać te wszystkie drobinki, fajnie zadziałało i jakieś tam leszczyki się wkręciły, coś tam się dzieje, białe robaki, jakaś tam martwa pinka, coś tam zakładam i dosyć fajnie się to sprawdza. Natomiast na prawym kiju postanowiłem zmienić sobie na metodę. Zmieniłem sobie na metodę i co za tym idzie, o widzicie, kolejne branie. Co za tym idzie, nie było nawet brania. Nic się totalnie nie dzieje, ani przez chwilę nie zauważyłem, żeby szczytówka jakoś w jakiś sposób zareagowała. Zmieniłem teraz miejsce, spróbujemy. Również gdzieś tam pod tym zielskiem. Teraz bardziej zarośnięty zbiornik, ale totalnie nic się nie dzieje na wodzie, co najważniejsze. Nie widać żadnych spławów, nie widać jakiegoś szczególnego oczkowania, naprawdę. Staram się obserwować, gdzieś tam widziałem wtedy, tam w oddali, no teraz widzimy dopiero spław, ale centralnie tam w liściach, więc nawet nie ma o czym mówić. Musimy coś wymyślić, żeby zwabić tą rybę bliżej siebie.
nawet nie wieje, więc może wtedy, gdyby wiało, byłyby większe szanse. No bo zawsze jest to ta strona bardziej tutaj nawietrzna. No ale tymczasem będę musiał coś wymyślić. Fajnie, że te leszcze tam weszły. No i próbujemy dalej, ale ja cały czas myślę, mam tutaj jeszcze trochę tych gratów i przeglądam sobie, co bym mógł jeszcze tutaj dodać, co bym mógł jeszcze wam pokazać, co być może by się sprawdziło. Może jeszcze na coś fajnego wpadnę i będziemy próbować. No natomiast mówię, fajnie by było, gdyby ten kijek prawy też zagrał. Nie powiem, ale chociaż jedna ryba, nic więcej nie chcę. Do tej pory jeszcze tej kukurydzy nie otwarłem, ale jest też na nią pomysł, żeby ją zblendować, dorzucić do zanęty. Tymczasem coś tam znowu skubię. Typowo takie leszczowe te brania na razie. Właśnie i to same leszcze też na moim haczyku na tą chwilę. Gdzie się podziały karasie, tego nie wiem. Być może już tu za wiele ich nie ma, ale wiecie jak to jest. Trzeba walczyć, próbować. Może jakiegoś się też uda dzisiaj skusić, fajnie by było. No i chyba będziemy zaraz holować. Jest kilka takich delikatnych pociągnięć. Przestaje totalnie. Trzeba obserwować bacznie, naprawdę. Potem znowu delikatnie, ale to nie jest wszystko takie, żeby można było to wciąć od razu. Później dopiero gdzieś ta ryba się rozkręca i mocniej ciągnie, lepiej sygnalizuje. Oczywiście na plecionce, nawet na takim na dłuższej, dalszej odległości widać to idealnie. I na tej średniej szczytówce naprawdę można spokojnie sobie łowić. Taki bajer kupiłem sobie kiedyś. No ali, kiedyś chyba wam nawet wspominałem. Kilka pociągnięć i mamy kukurydzę w takim stanie. Można by to było jeszcze bardziej rozdrobnić, ale ja nawet nie wiem, czego się tu dzisiaj spodziewać, więc to mnie zadowala. Zobaczymy, spróbujemy może taką jakąś chmurkę zrobić z tego i wtedy się coś bardziej wydarzy w tej wodzie. Znowu spóźniłem, kurczę, no. Prawdopodobnie, oczywiście. No, nie ma. Na konkretne pociągnięcie, naprawdę. No, wyczekamy. Jest rybka. Miejmy nadzieję, że nie spadnie. Bo naprawdę kazałem długo teraz na siebie czekać. Czekam ich zaczep znowu. Ale miejmy nadzieję, że to się zaczepem nie skończy. Nie będzie gigant, ale fajnie, że ruszyło. Może akurat. Zaraz zobaczymy, co to jest. Leszczyk. Wiecie co, ja sobie go tutaj spróbuję od razu ściągnąć. Proszę bardzo. Wróciłem sobie na górę. Wędeczka została na dole. Jedna. I tak się nic nie działo na tym kiju. A tutaj przerzuciłem sobie zestaw. No i jest rybka. Coś leciało. Ale szybko, bo dosłownie chwilę po rzucie. Kolejny chlapak. Tak jest. Kolejny chlapaczek.
No i spływaj, mały. Spływaj, bo mnie pobrudzisz. Dobra, jeszcze z powrotem wrzucimy trzeciego robaczka, bo widzę, że zniknął. O. No tu już w tym momencie wszystko jest. To zblendowano. Kukurydza. Wrzuciłem resztę tych robaków po prostu do zanęty, bo wiem, że i tak już ich nie wykorzystam. Były w słabej kondycji. Wczoraj musiały iść na sito. Musiałem sobie troszeczkę przeselekcjonować. A dzisiaj nimi łowimy. I wiem, że już do lodówki nie trafią. Na koniec pewnie jeszcze nakarmimy ryby. No bo co mi pozostanie z nimi zrobić? O, powiem wam, że konkret. Przyszedłem. Co takie branie? I znowu coś holujemy. Chyba coś zaczęło działać. Ale dobrze, że przyszedłem, bo tak nie wierzę do końca tym podpórkom. Wiecie, nigdy tak nie zostawiecie wędek. Bo to jednak spore ryzyko. Ale teraz coś myślałem właśnie patrząc na branie, że to będzie większa rybka. No tak, taki większy. Prawie suchy podbierak. Nie mam wielu okazji dzisiaj do wyciągnięcia ryb. Nie chlap. O, powiem wam, że od razu się wypiął. Jest kolejna rybka, prawdopodobnie. Branie też zacne. Niewiele baterii zostało. I czasu też niewiele w sumie, więc myślę, że to powinno akurat tak się fajnie zgrać. O, jakoś dziwnie. Ciągnę. Po prostu to taki mały chlapaczek, chyba bez sił. Totalnie, więc. Kolejny. Przynajmniej się trafił. Czekaj, nie będziemy już świrować. Jest następny. Był, znaczy się. Może coś większego w końcu. A, zaczep. Kurde, cały czas. Tam akurat masa. Już tam wszystko znam, ale czasem to jest nieuniknione. Nie wiem.
jest. Na kukurydzę robak prawie nic, jakieś tam puknięcia, ale też leszcz będzie. O, chyba największy. Wcale nie takie duże, ale no, ten dzisiaj chyba największy. Dobrze, że w ogóle coś jest. Mam prawdopodobnie na kiju już jedną z ostatnich ryb dzisiaj. Naprawdę chimeryczne te rybki dzisiaj. Ciężko było do nich dotrzeć. Coś tam się rozkręciło teraz. No jakby po prostu zbudowałem sobie to łowisko. Ale szczerze mówiąc, na tym drugim kiju, w tym drugim miejscu, jedno, totalnie nic. Naprawdę nic się nie działo. Aż jestem mega zdziwiony. O, i teraz chyba walcząca jakaś się trafiła, bo nie daje za wygraną do samego końca. No to jest już, to jest już najładniejszy dziś. Ja wiem, że to mówiłem, ale no tym razem naprawdę tak jest. Zresztą to branie też takie było, troszkę mocniejsze. Oczywiście ze spokojem, bo tu nie ma co, zresztą mogę go stracić i zauważyłem w ogóle, że podbierak dziurawy i kosz będzie nadawał się do wyrzucenia niestety. Będę musiał coś kupić na te mniejsze ryby. No. Nie jest gigant, no, ale dzisiaj ładniejszy. Jest lechol. Dobra, jeszcze kilka rzutów. Tak trochę wkręciłem się. Mój podbierak właśnie przed chwilą się skończył. Złamałem go. Zostało tyle, będę musiał to jakoś wykręcić. Także kosz i tak miał iść do wyrzucenia, no ale po prostu przyspieszył cały proces. Ja się już zwijam, powoli pakuję swoje graty. Powiem wam, że kijek już po krowcu naprawdę świetnie się sprawdził. Połowiłem nim dzisiaj, za to drugim nie połowiłem wcale. No ale już bywało tak, że dawał naprawdę ładne ryby. Teraz czas spakować go. Niestety kosz leży wyturwany, dziura w koszu podbieraka. No i niestety będzie trzeba się za czymś rozejrzeć. Mniejszych ryb. Mam jeszcze jeden w domu większy, ale tak to wygląda na razie. Jeszcze co nieco tam zgubiłem dzisiaj w wodzie niestety, ale wolałbym już się nie wypowiadać na ten temat. Niestety taki czasem bywa. Ogarniam sobie wszystko.
Nie będę ściemniał, nie będę wam tutaj zanudzał. Fajnie, że połowiłem, coś tam zagrało, coś mogło być więcej. No nie było pinki żywej, może też by zrobiła robotę. Próbowałem białym i praktycznie samym białym robakiem, kukurydzą. Też jakoś tam nieszczególnie to wszystko śmigało. Ale teraz rybka już na koniec się wkręciła, mógłbym łowić leszcza za leszczem zapewne, tak jak na ostatnich zawodach. No i już naprawdę dosyć przyjemnie. Następnym razem przyjedziemy, spróbujemy czegoś innego. A być może pojedziemy w końcu gdzie indziej. No nie mam teraz zbyt wiele czasu na rybę, ale coś tam próbuję dla was nagrać. Trzymajcie się, do zobaczenia, łapeczka. Kto nie subskrybuje, to zapraszam oczywiście do subskrybowania. Może za niedługi czas, jak faktycznie się zbiorę, no to pokażę wam coś ciekawego. Może wy się czegoś ode mnie nauczycie, a może wy nauczycie czegoś mnie. Także do zobaczenia. Cześć.